szlakiem skarbów Patagonii. Co tu robisz? Sprawdzam, czy jesteście całe i zdrowe. Nie chcemy, żeby ktoś zakradał się do nas po nocy. Ani drgnij. Trzy dni wcześniej. Nakaz eksmisji. Cześć, skarbie. Gdzie jesteś? Na Marsie. Nie wiem, skąd się tu wzięłam. Pewnie wybrałaś ładną trasę i przejeżdżasz przez Morenzi. Nie była aż tak wielka. Muszą kopać coraz głębiej i szerzej. Jest ogromna. Ciągnie się po horyzont. To jedna z największych kopalni odkrywkowych na świecie. Potrzeba aż 30 minut, żeby ją przejechać. To czeka Patagonię. Spore przedsięwzięcie, raczej farsa. Kończę. Do zobaczenia na przyjęciu. Jeśli masz czas, może pojedziemy na biwak w góry. Jasne. Birdie, mówi tata. Gdzie jesteś? Przejeżdżam przez Morenzi. Patagonia też będzie tak wyglądać? Jak to? Mama mówi, że Morenzi wyglądało kiedyś jak Patagonia. Od kiedy się rozwiedliśmy, matka została ekolożką. Będzie tam dzisiaj, nadzoruje budowę kopalni. Zjemy jutro śniadanie? Dobrze. Jedź ostrożnie. Kocham cię.
Przed przeprowadzką myśleliśmy, że będą tu same kaktusy. O co chodzi z 1872? Wtedy stworzono ustawę o górnictwie, która rozdawała państwowe grunty za darmo wszystkim, którzy chcą otworzyć kopalnię. Wszystkiego najlepszego, mamo. Jak się jechało? Przedstawię cię, to jest Mary, żona Kevina. Sally z grupy 1872. Twoja mama sprzedała kolejny obraz. Birdie gra na flecie w orkiestrze Albuquerque. Wspaniale. Jestem z niej dumna. Jak długo grasz w orkiestrze? Jakieś 3 lata. Pójdę po coś do picia. Pomogę ci. Dam radę. Wszystkiego najlepszego. Jestem Craig. Birdie. Nie widziałem cię wcześniej. Z kim przyszłaś? Jestem córką solenizantki. Tak myślałem. Przepraszam na chwilę. Jesteś stąd? Właśnie się wprowadziłem. Chciałem poznać kogoś z okolicy. Pomożesz mi w czymś? Pewnie. Zaraz wracam. W małym mieście nigdy nie wiadomo, kto się zjawi. Nie rozmawiaj z nim. Co masz na myśli? Jest od nich. Jesteś niegrzeczna. Pracuję dla kopalni. Sprofanują to piękne miejsce, tak jak Morenzi. Tata tam pracuje. Powstaną nowe miejsca pracy i znikną już istniejące. Zamiast winnicy będzie jedna wielka dziura. O czym ty mówisz? Chyba się wkurzyła. Oby nie nagadała ci na mnie. Nie. I nie mam zdania w tej sprawie. To bardzo dobrze. Trzeba mieć głowę otwartą. Chyba jesteś z tych, co wolą czerwone, a nie białe wino. Dlaczego? Czerwone ma więcej smaku, aromatu. Więcej oferuje. Już uderza mi do głowy. Miło było poznać. Wzajemnie. Naprawdę. Rząd kontrolują teraz wielkie korporacje. Ludzie już się nie liczą. Nikki, właśnie o tobie myślałam. Znasz to miasto, ciągle się na kogoś wpada. Paula? Co słychać? Jakoś leci. Coś jeszcze? Może kawy? Objadłam się. Dziękuję, bardzo smaczne. Niezłe przyjęcie, co? Mnóstwo ludzi. Mama się wybawiła. Nie chodziło mi... Nie szkodzi. A co u ciebie? Dobrze. Masz chłopaka? Gdybyś przeprowadziła się ze mną, przestań. Mam jeszcze założyć spódnicę i zabrać się do dojenia krów? W życiu nie chodzi tylko o pracę. Zacznij myśleć o rodzinie. Mam rodzinę. Rozbitą, ale mam.
Coś słodkiego dla ciebie. Jagodowy muffinek? Pamiętałaś? Oczywiście. Jesteś najsławniejszą flecistką w mieście. Ludzie są z ciebie dumni. Minęło trochę czasu od twojego ostatniego występu. Żałuję, że nie mieszkam bliżej. To nie takie proste. Jesteś taka utalentowana. Wspaniałe przyjęcie wczoraj. Cieszę się, że przyszłaś. Ja też. Ben, co słychać, Sally? Obyśmy nie zamienili tego miejsca w drugie Morenzi. Wiem, że nie chcesz tu kopalni, ale zdziwisz się, ile pracy wkłada się w minimalizowanie skutków środowiskowych. Czym zastąpisz góry? To ciężkie czasy. Kopalnia stworzy nowe miejsca pracy i zlikwiduje już istniejące w turystyce i rekreacji. Nie zlikwiduje. Tak będzie. Dobrze cię widzieć, Birdie. Zgadzam się, Ben. Ci nowi chcą wszystko zmienić. Od 40 lat nie było tu kopalni. Moja rodzina mieszka tu od pokoleń. Zawsze było sporo nowotworów. Może to zanieczyszczenia ze starych kopalń. Co się stanie z wodą? Każdy ma coś do powiedzenia, ale rok nie widziałem córki. Kopalnie są dobre. Dawały i wciąż dają pracę naszym rodzinom. Inaczej skąd wziąłbym pieniądze na szkołę muzyczną? Co u taty? Dobrze. Podekscytowany otwarciem kopalni. Też mi niespodzianka. Mówi, że nie będzie tak źle, jak myślisz. Bo nie dożyje skutków. Babcia z dziadkiem. Tak. Ładnie wyszło. Poza tym dzisiaj dużo więcej wiedzą, mają nowe technologie, badania. Ludzie nie będą się kąpać w zbiornikach osadowych jak dziadek. Obejrzyj coś. Teraz? A idziesz gdzieś? Ten film zrobiła grupa 1872, która walczy z kopalniami. Zrób przyjemność matce. Pójdę po konie. Wyschną pobliskie studnie. Ptaki odlecą. Znalazłaś pracę? Rozpaczliwie szukam. To nie twoja wina. Powiedziałaś staruszkom? Nie mogę, są tacy dumni. Głowa do góry, jesteś młoda. Ciekawy. Dużo w nim miejscowych. Wspaniali ludzie, to super grupa. Byłam nawet na warsztatach stropienia. Stropienia? Po co? I tak otworzą te kopalnie. Chcę po prostu pojechać z tobą na wycieczkę, żebyśmy zapamiętały piękne góry. Dobrze będzie oderwać się na kilka dni. Masz ładowarkę solarną do telefonu? Daj spokój. W razie wypadku. To wyłącz telefon i oszczędzaj baterię. A jak ktoś będzie dzwonił? Przygalopujemy z odsieczą? Odłóż to. Chcę spędzić z tobą miło czas. Czy to zbyt wiele? Przygotujmy konie i ruszajmy. Bierzesz coś z auta? Nie, wszystko mam w pokoju.
Co jest w torbie? Filtr do wody. Potrzebujemy jej. Nie. Co robisz? Uważaj na konie. Spokojnie. Jest naładowany? Nie wiem. Nosisz broń i nie wiesz? Odbezpieczyłaś? Oczywiście, za kogo mnie masz? Po co to wzięłaś? Na wszelki wypadek. Co? W razie niebezpieczeństwa. Takiego jak to. Mam się czuć bezpieczniej, bo masz broń? To sarkazm? Nie do twarzy ci z nim. Widziałam, jak się z nim miotasz. Zastrzeliłabyś mnie albo trafiła konia w zadek. Cholera. Straciłyśmy wodę. W porządku, jest tu mnóstwo podwodnych źródeł. Znajdziemy któreś. Jesteś pewna? Tak. Znalazłaś kiedyś jakieś? Tak. Wiesz, gdzie jest? Nie, pojawiają się i znikają. Nie chcę tu umrzeć. Chcesz wracać? Dajmy sobie 2 godziny. Jeśli nie znajdziemy źródła, wracamy. W porządku. Niebezpieczeństwo. Temu nie ufajmy. Żartuję. To chyba solanka. To przez te stare kopalnie. Sporo ich w okolicy. Może wyżej znajdziemy coś czystego. Na pewno? Jest upalnie. Jeszcze kawałek, spróbujmy. Ah.
zakręcam. Te drogi do kopalni biegną przez całe góry, doliny, pastwiska. Wszędzie. Na starym ranczu Stergerów zawsze była woda. Już wiem, gdzie jesteśmy. W końcu. Zaczęłaś się denerwować, co? To cud, że te źródła jeszcze istnieją. Jak to? Nikt do końca nie wie, ile jest tu wody, a kopalnia czerpie, ile chce. Pięknie tu. Skończmy z tymi kopalniami. Na chwilę. Cholera. Niech konie się nie zbliżają. Powinniśmy wracać. Bez wody nie pojedziemy dalej. Tak, przykro mi. To ja ją wylałam. Podjedźmy tam, będzie ładny widok i trochę cienia. Konie odpoczną. Przyda się przerwa od słońca. Kto to? Zgubiły się panie? Miałyśmy mały problem z wodą. Co się stało? Wąż spłoszył konia i wszystko wylałam. Szukałyśmy źródła, a wokół tylko kopalniane odcieki. Tych nie ruszajcie. Szukajcie żywej wody, że tak powiem, z robalami. Jeśli one mogą w niej żyć, to i ja. Odsuńcie je na bok, ale uważajcie na małe czerwone gnidy. Jakie gnidy? Długie na cal wielkości włosa i wiercą się jak szalone. Nie ufam robakom, które widzę, ale nie mogę pogryźć. Może to pasożyty. Mam dla was butelkę wody. Dziękuję. Przejażdżka? Birdie wróciła na chwilę do miasta. Gdzie teraz mieszkasz? W Albuquerque. Miałem tam pierwszą randkę. Pracujesz tam? Gra na flecie w orkiestrze symfonicznej. I płacą ci za to? Kowbojka, tak zakręciłaś, że płacą ci za to, co robiłabyś za darmo. Trzymaj tak dalej, to się nie przepracujesz. Piątka. Dzięki, Rick. Mijałem czyste źródło jakieś 400 yardów w górę kanionu. Jest na tym szlaku, idźcie za moimi śladami. Od lat piję tę wodę i jeszcze się nie przekręciłem.
Nie opijcie się wodą. Spokojnie, dzięki. A gdzie robaki? Moja kolej. Dobrze, że chronisz uszy. Przekradniemy się obok z taką ilością? Wyglądają niegroźnie. Gorąco. Co one tam robią? Wariatki. Dlaczego? Nie wiem. To Mozart. Tak? Mozart. Don Giovanni? Tak, z pierwszego aktu. Ale szczęście. Koncert w taki dzień. Ładne. Umie grać. To drogi flet. Chcesz ją okraść? No co? Ładnie grasz. Dziękuję. To ja dziękuję. Przestraszyliśmy cię? Nie. Lubię Don Giovanniego. Ja też. Ja gram na skrzypcach. Super. Chcesz troszkę? Nie, dziękuję. Nie ma problemu. Dzięki za koncert. Nie ma za co. Chcesz coś? Tak. Patrz. Szkoda, że to nielegalne. Mogą cię złapać. Pełno tu straży granicznej. Schowam to. Znajdziemy miejsce na biwak. Ładne. Zastanawiam się, nad czym? Co zrobisz, jak będzie tu kopalnia? Nie wiem. And I don't
Ciężko będzie znaleźć podobne miejsce. Dlatego nazywasz je Ziemią Obiecaną? To taka przenośnia. Takie miejsca wszędzie się niszczy. A co z kulturą, sztuką? A skąd czerpie się inspiracje? Martwię się. Wsparcie dla sztuki znika, a ludzi takich jak my ubywa. Jeszcze nie. Jesteśmy artystkami. Nie mamy wyboru, po prostu trwamy. Kapliczka Matki Boskiej z Guadalupe. Niesamowite, że jest ich tak wiele w tych odległych miejscach. Zatrzymajmy się pomodlić. Joanne jedzie na przesłuchanie do Detroit. Nie schowałaś tego? Złapałam zasięg. Zrobię zdjęcie ołtarzyka i jej wyślę. Spotkajmy się przy koniach. To dla Joanne. A to za mnie. Nie wchodź i żyj. Sporo kopalni w tych górach. Słyszysz? Co? Lepiej zjedźmy z drogi. Idioci z kopalni. Zwolnij, albo kogoś zabijesz. Będzie tu dużo wypadków. Dziki zachód. Dlaczego uchodzi im wszystko płazem? Zatrzymajmy się coś zjeść. Zostawmy konie i przejdźmy się. Potrzebna pomoc. Sekretarka, kelnerka, wyprowadzanie psów. A to kto do jasnej? Straż graniczna. Czy to nie Earl? Spokój i cisza w plenerze. O nic więcej nie prosiłam. Co słychać, Earl? Niewiele. Ładny dzień, co? Zgadza się. Co tu robicie? Biwakujemy, jak matka z córką. Nie na zakupach albo w spa? To w moim stylu, tak? Uważajcie. Robi się trochę niebezpiecznie. Nie musisz mówić, prawie nas przejechali. Gdzieś w okolicy są pumy. Są dosyć rzadkie, ale będziemy uważać. Wiem, że miasto podzieliło się przez sprawę z kopalnią. Chyba nie planujecie aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa. Mamy zająć Patagonię? Żartuję. Polly, wiem, że ci się to nie podoba, ale...
Birdie jest chyba dumna z ojca. Z małego miasta, rodziny imigrantów. Wybił się, co? Po prostu świętujemy urodziny mamy. Rozumiem, że na granicy są problemy, ale ciągłe napastowanie? Ciemniejszy kolor skóry i od razu podejrzany? Co robisz? Myślałam, że nie chcesz, bo nie chcę. Nie chcę, żeby nas aresztowali. Nie przesadzaj. Earl już nie wróci. A poza tym tylko by nas upomniał. Biorę odpowiedzialność na siebie. Ty odpowiedzialna? No co? Robisz to, co inni. Bo jestem spontaniczna? Myślisz, że nie mam przekonań? Czasem twoje przekonania nie idą w parze z uczuciami. A to za co? Co cię ugryzło? Porozmawiaj ze mną. Jestem twoją mamą, tak? Chciałabym kiedyś zobaczyć, jak robisz coś, bo ci zależy, a nie, bo tak wypada. Chodź, szybko. Wszystko gra? Chodź, nie uwierzysz, co widziałam. Wziąć przewodnik tropiciela? Bierz. Oby nie odszedł za daleko. Co to było? Nie wiem, jakiś kot. Piękny. Ryś? Nie, żaden ryś. Idziemy. Nie uwierzysz. Co to jest? Nie jestem pewna, ale co? Ocelot. To możliwe? Jeśli dobrze odczytałam, to ważne dla okolicy. Dlaczego? To zagrożony gatunek. Nie widziano go od dawna. To chyba dobrze. Być może. Wyślę zdjęcie śladów i współrzędne do sali. Ale super. Tak, chociaż nie dla wszystkich. Naprawdę? To utrudnienie dla kopalni. Kolejne decyzje środowiskowe zajmują czas. Skupmy się na ocelocie. Nie mam zasięgu. Wytropmy go, pomartwimy się później. Uważaj na ślady. Myślisz, że to istotne? Co, ślady? Nie. Że patrzył na mnie, jak grałam.
Może muzyką łączysz się ze światem zwierząt, a z ocelotem, bo jest rzadki i piękny. Jest pełno niesamowitych historii o zwierzętach. Znasz tę o szpitalnym kocie, który przewidywał śmierć pacjentów? To z tabloidowych nagłówków? Z czasopisma medycznego. Uważałabym. Może ocelot nigdy nie słyszał fletu i zainteresowała go twoja melodia. Muzyka ma zdumiewający wpływ. Szczególnie klasyczna. No, nie wiem. Ale widok tak dostojnego zwierzęcia dał mi nadzieję. Słyszałaś? Co? Grzmot. To burza. Burza? Zapowiadali deszcz? Nie wiem, ale to na pewno burza. Ty i twoje ucho. Lepiej wracajmy do koni. Znasz drogę powrotną? Wrócimy po śladach. Tędy chyba nie powinniśmy iść. Okropne. Jak cokolwiek może tu przetrwać? Nie może. Pożary na południowym zachodzie zdarzają się coraz częściej. Wiadomo, że winny jest człowiek. Ludzie mówią, że kopalnie... Skończysz już? Jak ty wstajesz rano? Bez problemu. Odłączam umysł. A ty? Jak się trzymasz? Co masz na myśli? Wydajesz się czasami spięta. U mnie dobrze. Przynajmniej było, zanim nie poszłam z tobą na to pustkowie. Jak wrócimy? Może troszeczkę się zgubiłyśmy. Chodźmy w tę stronę. A nie mówiłam? Okrężną drogą. Niech leży na szwie. Tam jest oczko. Obłóż kamieniami. Opisz tego kota. Spróbuję go narysować. Portret pamięciowy? Coś takiego. Miał bursztynowe oczy, białe futerko pod nimi i wydawał się myśleć. Jak mam to naszkicować? Zacznij od rozmiaru. Kolor potem. Tak? Mniejszy łebek.
Is this your feeling, friend? To twój przyjaciel? Kawki? Nie teraz. Zobaczmy, czy są nowe ślady. Nic tu nie ma. Deszcz je zmył. Chodźmy kawałek dalej. Może złapiemy zasięg. Sally będzie wiedziała, gdzie iść. Pakujmy się i bierzmy konie. Kolejne auto. Zjedźmy na bok. Przynajmniej ten nie jedzie szybko. To twój ojciec. Domyślił się, że będziemy w tym kanionie. To twój ulubiony. I jest po drodze do kopalni. Dobrze się bawicie? Nie uwierzysz, co widziałam. Ocelota. Ćwiczyłam i wyszedł z krzaków prosto na mnie. No nie wiem, może to był ryś. Myślałam, że nie jestem pewna. Możemy przestać? Musicie uważać. Jak sprawy z kopalnią? Wszystko idzie zgodnie z planem. Nie wątpię. Długo tu będziesz? Jadę do miasta. Muszę się porządnie najeść i wyspać. A wy? Nie mamy planów. Będziemy improwizować. Jedźcie ostrożnie. Zobaczymy się, zanim wyjadę. Trzymaj się. O co chodziło? Musisz uważać. Na co? Nie paplaj wszystkim o ocelocie. To mój tata. Wiem. Mam mu nie ufać? Nie, ale uważaj. Ludziom może coś się wymsknąć w rozmowie. Masz paranoję? Dla pieniędzy zrobi się wiele. Zwariowałaś. Wolę dmuchać na zimne. Będą teraz polować na tego kota? To nie taki zwykły kot. Nie słyszałaś o Tucson? Znaleźli tam zagrożony gatunek sowy. Nie większej od mojej pięści. Musieli wstrzymać budowę. Tak po prostu? Dokładnie. Deweloperzy walczyli, ale to sowa wygrała. Sowa? Tak, sóweczka zwyczajna. Zbierajmy się. Trzy kreski. Ja też. Sally? Dostałaś zdjęcie? Gdzie jeszcze szukać tropu? Ze dwie mile stąd jest całoroczny strumień. Tam będzie sporo tropów. Dzień dobry. Co wy tu robicie? Biwakujemy, korzystamy z natury. Pięknie tu. Nie uważasz? To prawda. Cieszę się, że dbasz o przyrodę. Jest dla mnie ważna. Gdzie się wybieracie? Nie wiem.
Trochę improwizujemy. Jak wrócisz do miasta, może czegoś się napijemy. Pójdziemy na spacer. Tak, jak wrócę. Super. Uważajcie. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Będzie dobrze, znam te góry jak własną kieszeń. Wracam do kopalni. Trzymajcie się. Szerokiej drogi. Strumień jest tam. Rozdzielmy się, zbadamy większy teren. W porządku. Pamiętaj. Tak, patrz pod nogi. Nie słyszałaś mnie? Chyba coś mam. Spójrzmy. Ogarnij się. Chodźmy. To. Na pewno? Niestety nie pasują. Ściemnia się. Wracajmy do koni. Jutro też jest dzień. Zaraz zrobi się ciemno. Jeszcze minutka. Pośpiesz się. Minutka minęła. Idę. A to co? Spójrz. Znalazłyśmy koleżkę. Na pewno? Sama porównaj. Pasują. Niesamowite. Wrócimy z samego rana. Co znowu? Oby to nie ten dziwak. Czemu nie lubisz Craiga? Pewnie ludzie nie zrozumieją piękna. Czemu tak myślisz? Mówił, że natura jest dla niego ważna. On? Birdie! Polly! Oh, hey, Ben! Wracam do miasta. Chciałem sprawdzić, czy wszystko gra. Potrzebujecie czegoś? Wszystko okej. Okay. Co tam masz? Wodę? Słodycze? Damy radę. Wezmę słodycze, woda też się przyda. Widziałyście jeszcze ocelota? To nie był on. Jak idzie w kopalni? Zgodnie z planem. Załatwiliśmy te bzdury środowiskowe. Bez urazy. Wspaniale. Serio? Nie widziałyście żadnego kota.
Jesteś pewna? Tak. Tylko jednego rysia. Na święta dostaję premię. Chciałem kupić ci nowe auto. Nowe? Uwielbiam moje auto. To dzieło sztuki. Ten gruchot nie jest bezpieczny. Nie ma nawet poduszek powietrznych. Gruchot? Jest piękny i ekscentryczny. I solidniejszy niż to badziewie z plastiku. Jesteś córką twojej matki. Nie należy do tych, co muszą kupować co roku nowe auto. Co? Nie chcę się sprzeczać. Próbuję pomóc. Widziałeś cię ocelota, czy nie? Wydawałaś się pewna. To raczej nie był on. Jeśli to był ocelot, muszę wiedzieć. To bardzo ważne. To był ryś. Późno już. Powinienem się zbierać. Dzięki, że wpadłeś. Dobranoc. Kocham cię. I ja ciebie. Pamiętaj o dzikich zwierzętach. Są niebezpieczne. Dobranoc, Polly. Ben. Jakie zostawił słodycze? Nic, co lubisz. Same węglowodany. Co z twoimi zasadami? Co robisz? Zdjęcia. Spłoszyłaś go. Po co? To ważne. Musimy mieć dowód, jeśli chcemy zatrzymać kopalnię. Przecież to zamknięta sprawa. No, nie wiem. Chciałam zobaczyć ocelota, a teraz przepadł. Nic nie przepadło. Moje szczęście tak. Mogłam poczekać, ale bałam się, że przegapię okazję. Nie chciałam sprawić ci przykrości. Chcę zrobić coś dobrego dla wspólnoty i dla ciebie. Przedkładasz zasady przed własną córkę? Tak jak przy rozwodzie, kiedy kazałaś mi wybrać ty albo tata. Miałam 10 lat. Wiesz, jak się czułam? Chciałam dobrze. Nie chciałam cię skrzywdzić. Uznałam, że wyjdę na arogantkę, jeśli powiem ci, co cię uszczęśliwi. Przepraszam. Byłam zła. Było, minęło, nieważne. Nie rozmawiajmy o tym. Zobaczmy zdjęcia. Dobry pomysł. Innych zdjęć też nie ma. Co się stało? Usunęła się? Nie rozumiem, były tu wcześniej.
Zaraz oszaleję. Trzeba było nie palić tyle trawki. Wszystko na nic. Dzięki. Słyszałam strzały. Co się dzieje? Powinnaś być ostrożna, chodząc tu sama. Do czego strzelasz? Nie wiem. Jakiś kot. Może puma. Wiedziałem, że tu jesteś. Nie chciałem, żeby coś ci się stało. Są niebezpieczne. Pumy omijają ludzi, kiedy mogą. Nie zawsze. Czasem atakują. Trafiłeś? Nie wiem. Chyba uciekła. To legalne? Mam prawo się bronić. Bardziej martwiłem się o ciebie. Dzięki. Odprowadzić cię? Znajdziemy twoją mamę. Na pewno go odstraszyłeś. Dam radę. Proszę, uważaj. Będę. Gdzie Birdie? Co masz w plecaku? Słyszałam strzały. Przed chwilą tędy przechodziła. Wszystko z nią dobrze? Tak, a dlaczego? Do czego strzelałeś? Jakiś kot. Widziałem go wcześniej, a wiem, że jesteście w okolicy. Obrońca planety. Wiem, co robię. Z pewnością. Powodzenia. Jego bym zastrzeliła. Nic nie zrobił. Uwierzyłaś mu? Nie wiem. Zastrzelił zwierzę bez powodu. Martwię się o ocelota. Oby go nie trafił. Można pomylić go z pumą? Dokładnie. Poszukajmy go. Jeśli dostał, musi tu gdzieś być. Pokazywali to na warsztatach stropienia.
Chyba oddycha. Nie podchodź za blisko. Trzeba ochronić go przed tym świrem. A jeśli nie zrobił tego celowo? Dla mnie to jasne. Wróć po rzeczy, a biwak rozbijemy w okolicy. Będziemy go pilnować na zmianę. Zrobić zdjęcie na zaś? Ja to zrobię. Czuję się, jakby to mnie postrzelił. To przykre, wiem. Teraz musimy go ochronić. To był znak. Brzmisz złowieszczo. Nie pracuję już w Filharmonii. Rozwiązali orkiestrę. Nie ma pieniędzy dla artystów. Ludzie mają to gdzieś. Powinni mnie wypchać i wstawić do gabloty w muzeum. Razem z instrumentami. Ocelot też tam powinien być. Wymarłe istoty XXI wieku. Jesteś utalentowaną muzyczką. Graj dalej, a znajdziesz pracę. Tracę nadzieję. Jest mnóstwo zdolnych muzyków. I nie ma gdzie grać. Ludzi nie obchodzą symfonie Beethovena. Nie poddawaj się, bo nic dobrego z tego nie będzie. Chciałabym, żebyś została ze mną do czasu, gdy nie staniesz na nogi i nie znajdziesz pracy. Mnie Beethoven nie męczy. Nie będę przeszkadzać? Może zostanę z tatą. Złamałoby mi to serce. Nie wiedziałam, że czułaś się porzucona. Myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. Żałuję, że nie rozmawiałyśmy o tym 15 lat temu. Liczyłam, że ta wycieczka nas do siebie zbliży. Byle do rana.
Mogę trzymać pierwszą wartę. Nie chce mi się spać. Chcę tu chwilę posiedzieć. Będę w pobliżu. W razie czego. Co tu robisz? Sprawdzam, czy jesteście całe i zdrowe. Nie chcemy, żeby ktoś zakradał się do nas w nocy. Co z nim robicie? Oszalałyście? Trzeba go dobić. Ani drgnij. Jak można skrzywdzić coś tak pięknego? Kogo to obchodzi? Przestań. Te góry są cenne. Żaden kot nie stanie mi na przeszkodzie. Z drogi. Ty, dupku. Nikt nie skrzywdzi mojej córki. Nie wierzę. Co on sobie myślał? Nic mu nie jest? Oddycha, ale długo się nie obudzi. Raczej wymyślmy, co z ocelotem. Zniknął. To dobry znak. Strzały go spłoszyły. Sprawdzę w okolicy. Chyba nie będzie chciał tego oglądać. Nie znalazłam go. Oby był cały. Lepiej się pakujmy. Nie chcę tu być, jak się obudzi. Możemy go tak zostawić? A co mu się stanie? Jak złapiemy zasięg, zadzwonimy po ojca. Przyjedzie po niego. Przerazi się. Ojciec będzie za 20 minut. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Co za świr. Miałaś rację. Przepraszam. Wszystko wymknęło się spod kontroli. To było niebezpieczne, a chciałam tylko spokojnego biwaku. Może to i dobrze. Miałam zostawić rzeczy u taty, ale teraz sama nie wiem. Jeśli chcesz, możesz zostawić je u mnie. A może zostanę u ciebie? Tak, będzie wspaniale. Tak myślę. Sally mówi, że dostała zdjęcia.
Mam sprawdzić ustawienia chmury. Kasuje zdjęcia automatycznie, kiedy je do niej wgram. Kto by pomyślał? Przepraszam, że się zezłościłem. Nie wyobrażałam sobie życia bez muzyki. Zawsze będzie z tobą. Muzyka, jak każda sztuka, jest wieczna. Jak to? Wierzę w piękno. Piękno będzie zawsze. Nie wszystkie przedstawione wydarzenia są fikcyjne. Rok po nakręceniu tego filmu w górach południowej Arizony udało się po raz pierwszy od 50 lat sfotografować ocelota. Na podstawie prawa z 1872 roku na całym południowym zachodzie wciąż rozwija się górnictwo na wielką skalę.